Witamy Was z kempingu Łęk. Wybraliśmy się na weekend w Pieniny. Dojechaliśmy na miejsce i w tej chwili następuje rozłożenie podpór. I została jeszcze jedna podkładka i podpora do rozłożenia. I będziemy mogli oficjalnie zacząć weekend. Ostatnia podpora. Także weekend uważamy za otwarty, tak? Mamy bardzo ładną lokalizację z bardzo ładnym widokiem. Mamy tylko nadzieję, że troszkę się pogoda poprawi, bo jest zimno. Korzystając z okazji, że wyszło nam troszeczkę słoneczka, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda od strony rzeki. Miejsce jest bardzo urokliwe. Tam jest nasza przyczepa. Jesteśmy przed sezonem, więc miejsce jest do wyboru, do koloru. Poza tym weekend nie zapowiadał się specjalnie słoneczny, dzięki czemu mamy taką fajną miejscówkę i zaraz po zejściu kilku kroków mamy rzekę Białkę i tam już jest Zalew Czorsztyński. Naprawdę miejscówka jest bardzo, bardzo urokliwa. A jutro mam nadzieję, że pokażę Wam resztę kempingu i sanitariaty. Widzieliście już, jakie mamy widoki z przyczepy, więc pora zabrać Was na obchód kempingu. Kemping jest bardzo duży. Nie jest parcelowany. Miejsce wybieracie sobie sami. Kemping nie prowadzi rezerwacji, więc nie ma możliwości, żebyście sobie zarezerwowali miejsce przy rzeczce, czy też przy sanitariatach. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo zieleni. I kemping wydaje się być przynajmniej teraz, w maju, taki dosyć dziki. Oprócz miejscówek przy rzeczce, tak jak my jesteśmy rozstawieni, do których dojeżdża się taką dróżką, jest jeszcze taka polana, za chwilę Wam ją pokażę, gdzie możecie swobodniej postawić kampera. My wjechaliśmy tutaj zestawem, dojechaliśmy tak naprawdę do takiej większej kałuży i już byśmy z przyczepą nie przyjechali, więc musieliśmy cofać. Dlatego jeżeli będziecie się tutaj wybierać, szczególnie w sezonie, polecam najpierw wybrać miejsce, a potem jechać zestawem, nie tak jak my, na żywca. Widzicie, są takie zjazdy do rzeczki, tam stoi też jeden kamper. Albo tutaj, praktycznie przy każdej z tych miejscówek jest miejsce, w którym ktoś już palił ognisko.
I za chwilkę dojdziemy do sanitariatów numer 2. Dlatego numer 2, ponieważ numer 1 znajduje się przy samym wjeździe do kempingu. Teraz pokażę Wam sanitariaty numer 2. Właściwie to nie są tak do końca sanitariaty, ponieważ tutaj są ubikacje i umywalki. Są 3 ubikacje. I 3 umywalki. I tak samo jest z męskim, ale nie będę Wam już tego pokazywać. I idziemy dalej. I kontynuujemy nasz spacer. Nie wiem, czy Wy słyszycie, ale słychać dwie rzeczy. Rzekę i śpiewanie ptaków. Zobaczcie, ile tu jest miejsca dla przyczep i kamperów. To jest ta główna droga, którą możecie dojechać do tej łączki. A ta to jest ta, którą myśmy pojechali i gdzie troszeczkę utknęliśmy. Ale generalnie poradziliśmy sobie, więc nie było źle. I teraz idziemy do centralnego punktu kempingu, czyli recepcji i głównych sanitariatów. Pokażę Wam tylko, jak wygląda mapka kempingu. A tuż obok recepcji jest kącik dla dzieci. Z huśtawkami, z piaskownicą. I jest też boisko dla siatkówki. Wiata ma ognisko. Recepcja. I idziemy do sanitariatów. Jeszcze zrzutnie czystości z kamperów i z przyczep. Jak widzicie, na tą chwilę na całym kempingu jest 8 prysznicy. My jako tako nie mieliśmy problemu, żeby z nich skorzystać, ale też dlatego, że tutaj jest praktycznie pusto. W weekend było trochę więcej załóg, ale też nie można powiedzieć, że było pełno. Jak to wygląda w sezonie? Czy prawdziwa jest opinia z Google, że ludzie stoją w kolejce, aby wziąć prysznic? Nie wiem, może Wy wiecie. Pozostawiam to w Waszej ocenie. Mamy szereg informacji.
sklep spożywczy, zobaczymy, czy jest czynny. Sklep spożywczy jest niestety nieczynny, ale może to jest powód tego, że nie ma jeszcze sezonu. Pokażę Wam jeszcze tylko tą polanę z jednej strony i to będzie tyle. W tylnej części kempingu są prowadzone prace budowlane, prawdopodobnie związane z wyrównaniem, z przygotowaniem terenu pod przyczepy. Więc tam na tą chwilę nie będziemy szli, nic tam ciekawego nie ma, oprócz błota. A nam powoli wychodzi słoneczko, więc zjemy sobie śniadanie i będziemy ruszać do Szczawnicy. Dzisiaj mamy ostatni dzień naszego pobytu i też duży plus za to, że nikt nas specjalnie stąd nie wygania. Możemy sobie zostać do której godziny chcemy, więc wykorzystamy to i pojedziemy zobaczyć, co tam słychać w Szczawnicy. Sanitariaty, w których byliśmy. Sanitariaty numer 2. I idziemy sobie mimo alejką. Co mogę powiedzieć o tym kempingu? Jak dla mnie ten kemping jest fajny. Dlaczego jest fajny? Dlatego, że jest bardzo dużo zieleni i bardzo dużo miejsca. I wczoraj, jak pogoda nam troszeczkę wpłatała figle i nie za bardzo mogliśmy wyjechać z kempingu na dłużej, mogliśmy sobie swobodnie grać w piłkę, nikomu nie przeszkadzając, uczyć małolatka jeździć na rowerze, też nikomu specjalnie nie przeszkadzając, bo obok nas, a właściwie 30 metrów dalej, jest jedna załoga. No i brak, czy tam odległość do tych sanitariatów, w przypadku, kiedy jesteście przyczepą, no nie ma aż takiego dużego znaczenia. Natomiast miejsce, które sobie zajęliśmy nad całą rzeczką, mi sprawiło radochę, ale też małolatkowi sprawiło kupę radochy. Bo byliśmy w różnych miejscach, ale jeszcze tak blisko wody nie staliśmy. Jest fajny, duży plac zabaw. Nie wiem, jak wygląda w sezonie. Może macie jakieś inne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o sezon tutaj. Ale jeżeli macie zamiar się wybrać, to najlepiej chyba, jeżeli się przekonacie sami, bo każdy lubi co innego. Jeszcze warto dodać, że ten kemping to jest dobra baza wypadowa tak naprawdę i do zamku w Nidzicy, i do zamku w Prosztynie, i do Szczawnicy, i do Zakopanego, i na termy, więc jeżeli nawet nie chodzicie po górach, to na 100% znajdziecie tutaj miejsca, które będziecie chcieli odwiedzić i które będą dla Was atrakcyjne. No i podstawowa atrakcja, która tutaj też się znajduje, czyli Veloczoszczyn, ścieżka rowerowa, która biegnie bodajże dookoła jeziora, aczkolwiek nie sprawdzałam, bo u nas my jeszcze nie możemy z niej skorzystać ze względu na to, że mały nie jeździ jeszcze na rowerze. Próbujemy go nauczyć, ale nie za bardzo mu to idzie, szczerze mówiąc. Zobaczcie, jak chmury schodzą w dół i wygląda na to, że faktycznie będzie ładna pogoda. A ja już wracam na śniadanko. A Wy zobaczcie kilka ujęć z tego, co udało nam się zobaczyć w Pieninach. Dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki. Jesteśmy przy zaporze Nidzicy i będziemy się wspinać aż na zaporę. Także trzymajcie kciuki. Thank you.
udało nam się w końcu za trzecim podejściem dotrzeć do zamku w Nidzicy. Wchodzimy do muzeum. Bilet normalny to koszt 19 zł, ulgowy 13. Weszliśmy na taras widokowy zamku Dunajec. Zamek ma ponad 700 lat. Teraz zmierzamy do przystani wodnej, gdzie będziemy płynąć gondolą do zamku Czorsztyn. Koszt biletu w jedną stronę dla dorosłego 8 zł, dla dziecka 7 zł. My mamy bilet jednostronny, bo z drugiej strony nas odbierze tata samochodem. Także idziemy. Czekaj na mnie. Będziemy płynąć gondolą. Także nie stateczkiem. Chodź kochanie. Musimy iść na gondolę. Tu stateczek stoi. Zobacz jak tu ładnie. A my idziemy płynąć gondolą. I chyba idziemy tutaj. Chodź. Nie wiem co tam panowie robią. Chodź. Troszeczkę dalej. O, tam jest gondola, chodź. Witamy Was dla odmiany ze Szczawnicy. To ostatni dzień naszej wycieczki. Jesteśmy aktualnie na Moście Zakochanych, gdzie każde miasto z mostem ma swój most zakochanych. Szczawnica również. A teraz idziemy na kolejkę linową. Mamy już bilety, ale teraz przed sezonem kolejka kolejka na Palenicę, także wjedziemy sobie kolejką na górę. Wjechaliśmy na Palenicę i tu mamy taki przepiękny widok na Tatry. Wjazd w tą i z powrotem, czyli na górę i w dół za 3 osoby, 2 osoby dorosłe plus 5-latka kosztował nas 51 zł. Problem jest tego typu, że tutaj jeszcze nic nie działa, więc
właściwie oprócz wjazdu, podziwiania widoków. Nic więcej tutaj nie podziałamy. Plac zabaw jest nieczynny zaraz przy kolejce. Ten park przyrody też jest jeszcze nieczynny. I tor saneczkowy też jest jeszcze nieczynny. Także jak chcecie przyjechać, to polecamy zaczekać, aż otworzy się sezon. Pamiętam. Dobrze, idź, bo wpadniesz. Opuszczamy Kemping Łęk po krótkim, bo tylko 3-dniowym pobycie, ale mimo dość niesprzyjającej pogody całkiem udanym. Dziękujemy, że obejrzyjcie nasz film. Zachęcamy do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!